Jak jest? Mega! Mega! To jest pojedynek, jeden mecz. Wszystko może się wydarzyć. Śpiewasz, dopingujesz? Tu jest napisane na dobre i na złe. Dam, dam, dam! Siebie cały czas wygrywają. Obyśmy wygrali. Koniec. Będziemy się roznosić teraz. Oglądajcie kulisy Piasta Gliwice. Subskrybujcie nasz kanał. Jaka data dzisiaj? 12 marca. Proszę. A na co dzień pracujesz w jakimś sklepie odzieżowym? Nie. Służba zdrowia. Lubisz to? Uwielbiam. Jaki dzisiaj będzie mecz, kochana? Oczywiście pozytywny, z wygraną dla nas. Cudowna pogoda dzisiaj, lepiej nie wychodzi. Mówię z ironią. Nie wychodzi ze sprzętem bez ochrony. Dlaczego? Niebo płacze. Niebo płacze, no. Pamięta pan taki mecz, który przerwali? Brał pan takim udział? Nie, ale kiedyś przerwałem wywiad z trenerem. Było nieźle, ale na szczęście to nie było na żywo. Tutaj nagrywałem, na tle właśnie herbu Piastunki. I zdenerwowałem się dlatego, bo reporter, jak mają te tak zwane mikrofony tłuczki, jak podał mikrofon trenerowi, wysłonił logo Piastunki Gliwice. O, jak oglądacie nas wywiady, zobaczcie, oni zawsze te mikrofony cholera pchają, zasłaniając loga drużyny. Nie przyjmują, czy to jest Piastunka, czy to jest Legia Warszawa, czy to jest FC Barcelona, cały czas pchają. Ale na szczęście to w dobrym zamierze, więc się zgodził i zmieniliśmy kadr i potem jeszcze podziękował, a dziennikarka mówił: ty wiesz o tym, że trener potrafi się zdenerwować i przerwać wywiad też i pójść? Jak ty żeś przerwał, mówię, ale przerwałem w dobrej wierze. Pamiętam przerwany, ale zawsze był dokańczany od razu. Pamiętam na pewno taki mecz z Ruchem Chorzów 2004 rok. Grudzień 12, 2023 rok. 14 minuta 30 sekunda. No gwizdek, właśnie. Przerwa. Dokańczamy. Mrożąca krew w żyłach, scena nalewania wody do czajnika. Tak, ekologicznie. Pamiętasz ten mecz z Puszczą ostatnio? Pamiętam. A pamiętasz jakiś inny przerwany? Nie. Ile osób potrzeba, żeby załadować zawartkę? Wszystko jest pracą dla czterech osób, jeżeli odpowiednio to przedstawisz. Udało się? Udało się, jasne, że tak. Dzięki. Dzisiaj wszystko w waszych rękach. I piłkarzy, cześć. Nie. Czy Piast wygra? Nie Połomice. Kim pan jest? Jestem komentatorem. O, jak taką pracę można dostać? W sumie nie wiem, bo to było 20 lat temu, jak zacząłem pracować, więc już nie pamiętam, jak to się działo. Od czego pan zaczął swoją pracę? Pana pierwsza praca w tym kierunku, to jakiś blog, gazeta lokalna, radio? Nie, bo ja grałem wyczynowo w piłkę i w pewnym momencie, jak już nie szło, to poszedłem na taktyki do Kanal Plus. No i zostałem. Jeszcze Tomek Smukowski był i zajmowałem się ligą francuską razem z nim. Super. Czy dzisiaj Puszcza może bardzo być trudnym przeciwnikiem dla Piasta? Może być nieprzyjemnym przeciwnikiem, zwłaszcza, że ostatnio Piastowi nie idzie, ale zawsze przychodzi ten dzień, kiedy może się to poprawić i może to jest dzisiaj ten przełom. Pytanie, czy dla Piasta, czy dla Puszczy. A ostatni taki mecz przerwany pan pamięta? Przeżył pan już kiedyś? Nie, nigdy. I zresztą komentowałem te 15-minutowe, pierwsze 15 minut tego spotkania. Pierwszy raz, więc to będzie najdłuższy mecz w moim życiu, bo rozpoczęty 2 grudnia, a skończy się dzisiaj, czyli 12 marca. Mamy? Tak. Byłeś na tym pierwszym meczu. Tak. Pamiętasz jakiś, który trzeba było dokończyć tak jak ten nie. dzisiejszy? Właśnie. To nie? Żadnego? 16 lat i pierwszy raz. No to jak będzie dzisiaj? Też mokro. Krócej o 15 minut. Można tak powiedzieć. Zawodnicy przyjechali. Pada. Cześć. Cześć. Przepraszam, Piast TV, co pan robi? Z ciekawości tylko.
A nie widać? Znaczy pan wymienia koło, czy tylko dokręca koło? Nie, sprawdzam. Aha, już myślałem, coś się stało po drodze. Sprawdzam. A jak droga? Dobrze. Było wymieniane koło i trzeba sprawdzić szpilki. Czekamy. Dobra. Masz dużo win? Mam, ale pogoda trochę lepsza. Chociaż też pada, nie? Ale no, tym razem deszcz nie śnie. Wy nie jesteście faworytami. Jesteście trochę tacy mocni, jesteście ostatnio bardzo, nie? Tak, puszcza nie odpuszcza. A my w kryzysie. Jak to będzie wyglądało dzisiaj? Mam nadzieję, że z korzyścią dla nas. Pamiętasz taki mecz, który przerwali kiedykolwiek i dokręciali? Wasz mecz to był, tak? Który? W 2015-14? To zaczęło padać. Aha, muszę tak mówić. Aha, widzisz! Proszę tego nie wycinać, media klubowe, widzę, nie przygotowałeś się. Bardzo nie przygotowałem się. Nie przygotowałeś się. Jakie nastroje u was? Pozytywne. To jest pojedynek, jeden mecz, wszystko może się wydarzyć. Dzień dobry, czy pamięta pan taki przerwany mecz i dokończany jakikolwiek w pana karierze? Przyznam się, że nie pamiętam. Taka sytuacja, jak musiałbym bardzo daleko sięgnąć pamięcią, także... No, chyba pierwszy i miejmy nadzieję, że ostatnie takie wydarzenie. A wy też obsługiwaliście też pierwszy mecz? Tak, tak, tak. To jest taki obowiązek, że musi być? Niekoniecznie, ale część z nas, która była na pierwszym spotkaniu, tak, jest tutaj obecna. Tak. Ci, co mogli, którzy nie mają innych obowiązków gdzieś w Europie czy w kraju, no to są obecni na tym meczu. No to co, zaczynamy od 15 minuty. Zgadza się. Poza tym żadnych zmian w sumie. Poza tym nie. Do 14.30 chyba dokładnie z tego, co się orientuję. Tam jest wszystko. A zaczynamy z autu, czy zaczynamy od środka? Rzut z autu. Rzut z autu. Taka nietypowa sytuacja, więc no, troszkę krótszy ten mecz, zobaczymy, nie? Jak to będzie. Życzę powodzenia. Powodzenia. Dziękuję. Pomice na wyjeździe zmierzy się z ekipą Piasta Gliwice. Co, Gi? A gdzie mam iść teraz? Do domu. Jak zawsze do kulis. Zawsze do kulis, takie jest. Tak, polecam. Dobry. Kulisy na Puszczy Niepomice, a ostatnio coraz lepsze. Puszcza w Winampie. Czy to jest Winamp? Nie moje czasy. No właśnie. Pozdrawiamy tych, co mieli Winampa na komputerze. Teraz już tylko Wikipedia. Próbuj to wrzucić, to cię udusza. Wikipedia, to jest Winamp? Niestety tak. Nie miałaś pirackie MP3 na komputerze? Nie wiem, o czym mówię. Na pewno 6 punktów, bo to jedyne wyzwanie, które dzisiaj może być, tak? Dlaczego przyszliście? Dobrze, żeby wspierać naszą drużynę, no tylko. Czy można było zmienić skład, czy grają tym samym? Wyjściowy można było zmienić. Całą jedenastkę można było zmienić. Tak? Byle byli w kadrze. Byle byli uprawnieni wtedy w... Do gry. No i nie mieli kartek. I zaczynamy z autu. Pyrka jest, mokwy nie ma. Czyli 5 zmian. Wiemy, dowiedzieliśmy się, jak to będzie wyglądało. Aut jest na wysokości ławki rezerwowej Piasta. Dlaczego przyszliście dzisiaj we wtorek na mecz? No, to nie jak my. Przyszli dzisiaj po wygraną. Wynik to poprawi i lepsze nastroje do domu. Co? Także tylko kibicować. Nastroje przed meczem? Dobre. Dlaczego? Musimy wygrać. My jako kibice z Niepomic liczymy na wynik 2-1 dla Puszczy. No. Inaczej być nie może. Okej, okay. To też Niepomic? Tak jest i będzie nawet 2-0. Przyszłaś kibicować jakiemu zespołowi? Piast. Kto ją namówił? Mama. Mama, dlaczego namówiła na mecz? Ponieważ lubię tą grupę i słucham zawsze, oglądam zawsze. Kibicować gliwickiej, śląskiej drużynie. Pierwsze warunki pogodowe były przepiękne. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie troszkę lepiej. Dziękuję. A pani, dlaczego przyszła na mecz? Chyba to samo. Tak? Ale ja jestem Niemiec, dlatego nie wiem, już mówię za bardzo. Tak. Sprichu dajesz. Ja. Warum du gehst nach diesem Spiel? Ich wollte gerne zum Spiel kommen, weil ich in Deutschland großer Fußballfan bin und deswegen gerne auch mal einen Polen Fußball sehen wollte von Deutschland. Okay, das ist das erste Mal in Polen, in Gliwice, in diesem Stadion? Im Stadion, ja. Das ja? Erste Mal, ja. Weißt du, dieses Stadion ist genau Paderborn Stadion? Nein, das wusste ich ja nicht. Okay. Ah, ja, okay. Schön Spiel, ja? Danke, bis später. Freu mich. Ja, heute feuere ich Piasta an.
słucham na uchu tutaj mojego kolegi redakcyjnego Remka, który mówi same ciekawe rzeczy. Się pierwszy raz piaście? Tak, właśnie jestem pierwszy raz tutaj, no nie byłem nigdy. Nie, no jeśli chodzi o sam stadion, jak wygląda, no to wygląda porządnie, po prostu. Jeszcze wczoraj z Jankiem Kałuckim gadaliśmy o tym w redakcji, że był taki mecz w 2014 roku, Piast. Widzew Piast. Tak, dokładnie i ten mecz też był przerwany. No i jeszcze oczywiście mecz Lecha Poznań w 2005 roku. Okay. Ale to z powodu śmierci papieża. Nastroje są zawsze dobre, tylko kurde, czyli z tym graniem jest gorzej. No. Przyniósł pan czapkę ostatnio i się... Guzik zaś nie przyniosłem. Czyli wracamy do czapki. Tak. Ale mecz za 6 punktów to wygramy. Przyszliśmy specjalnie dla ciebie. Obyśmy wygrali. Wygramy. Tak? Nie ma opcji. Mamy szczęśliwy kapsel. O, ruszamy do celu. Dobra. No, cel to wygrana, więc damy radę. Panowie się umówili na te same płaszcze. Dokładnie, trudno ich odróżnić. ¿Qué tal el tiempo actualmente? Bueno, llueve un poco, pero bien, no hace frío. Ah, bueno, yo espero que ganen. Sí. ¿La tensión en casa o tranquilidad? No, bien, bien. ¿Y te parece también Miguel a Sergio Ramos hoy en este pelo? Bueno, con el nuevo look. Pan ich przyprowadzi tu za karę czy w nagrodę? Nagrodę, ale ostatnio przegrywają i chyba... Dzisiaj wygrają. No. To będą uśmiechnięci. Co tu robi brat? Bliźniak? Tak, bliźniak. Asia, chodź idziemy. Naszego trenera. Tak jest. To jest Daniel, mój brat bliźniak. Taki sam, pozdrawiam go serdecznie. Ty się młodszy wydajesz. Aj, bo jestem, 5 minut. Mamy w sumie, zostało nam 30 minut pierwszej połowy, ale walczymy. Dostaniesz prezent. Widzieliście bramkę? Tak, na powtórce niestety, ale widziałem. Stresujesz się? Nie. Będziesz wręczał prezenty. No. Cieszysz się? Tak. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. I życzę powodzenia. Wszystkiego dobrego. Powodzenia. 100 meczów w Piaście. 100 meczów w Piaście. Już był 102 chyba, bardzo szybko to minęło. Wszyscy pytają, co z Patrykiem Dziczkiem. Z boiska tak się widziałem, bo tu wiesz, no, był ten Wukowicz trochę zasłaniał, natomiast no potem widziałem, jak siedział na murawie, no i taka dziurka gdzieś na w nodze, wszyscy podchodzili, mówili, że wygląda to kiepsko, no mam nadzieję, że wróci, potem wrócił o kulach na tutaj na ławkę rezerwowych, no by wrócił szybko do zdrowia, no bo to ważna postać. Jest silny, jest mocny, jak wytrzymały, robot.
trzeba wygrać dzisiaj. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. I wracamy na swoje miejsce, czyli na pewno nie na końcu tabeli. Nie no, żaden koniec. Będziemy się roznosić teraz. Gadamy, gadamy, no. A dlaczego tutaj z boku tak dziwnie? No bo czekaliśmy na kolegów. Wygrywamy. 1-0, odcieszymy no. Bardzo. Jak ci się podobało? I nie wolno zapominać, że Puszcza łatwo meczu nie odpuszcza. No mam nadzieję, że wreszcie się obudzą. Musi mieć siły, żeby śpiewać i dopingować. Śpiewa, dopinguje? Śpiewa cały czas. Śpiewasz, dopingujesz? Sprawiłaś sobie już fryzurkę w przerwie? Jak tak, tam mecz na razie? Dobrze. Podoba się? Tak. Jest fajnie. Nie wsiadzą, atmosferka fajna. Krzyczysz głośno? Krzyczę. Gardło zdarte? Zdarte. Już druga osoba z korkiem. Cześć. Dzisiaj. Cześć. O! Jaki masz korek? Tu jest napisane na dobre i na złe. Czyli wiadomo. No ty jesteś na dobre i na złe. Tak. A dzisiaj jesteś zawsze. Na dobre, dzisiaj jesteś na złe? Na dobre. Na dobre i jeszcze drugi poleci, zaraz trzeci poleci i wygrywamy. Dzień dobry! Jak jest? Mega! Mega! Jak będzie na koniec meczu? Mega, bo będzie mega. Wygrana, bo ja to będzie wiem, ja to czuję. Co ma? Kolorowanki. Czerwińskiego i ja mam jeszcze... Ja mam Krikuna i Wilczka. No, autograf i Wilczka. Jakiś? Tak, Mosura, ale nie mamy tu, bo odłożyliśmy. Ja mam, tutaj jest. Proszę, super jest, świetnie. Ariela, my spotykamy często. Na spodniach. Wszystko to wyprzedamy. Tylko zwrotów od mamy potem nie przyjmuje, nie? Ani rachunków. Twarz to zasłoniła, co za zdjęcie? Co to za zdjęcie? A przepraszam, że się... Dlaczego zasłoniła? No bo tak się robi. No nie myj ręki, dobra? Dzisiaj... Nie umyjemy, specjalnie nie myjemy. Szukamy drugiej bramki, bo szukamy drugiej bramki! W grudniu śnieg, dziś deszcz pada, w końcu wygrać mecz wypada. Witamy na placu Juliusza Szczepańskiego, który występuje z 30. Na Jorge! Jorge! Brawo! Brawo! Znajdując. Szczęście znowu przeniosła z Rakowem, tak samo była, też wygrali. Talizman nasz klubowy. Siebie cały czas wygrywają. To musi przychodzić częściej. Tak. Bardzo dobrze się ogląda. Dobra, wszystko dobrze, wszystko okej. Nawet ci z piwem w prawym gdyby tak dalej grali, no to by mieli pisa Polska. Zaczęcie ligi sport. Na Puchar Polski przyszły czas. O tym marzy każdy. Jedziemy! Brawo! Polski! Nasi Polski! No chyba sprawiedliwy, ale jak patrzymy na drugą połowę, to takie trochę drżenie o to, żeby ten wynik utrzymać. Trudny mecz. No, takie są mecze. No. Jesteśmy w takiej pozycji i trzeba walczyć. Trzeba walczyć
bardzo ważne 3 punkty w lidze, pierwsze w tym roku, a idziemy dalej. It's not always pretty, but we're in a situation where we need results. We knew today was going to be the type of game that we had to grind it out and hang in tough at times, and it's exactly what we did. We showed good character, good spirit within the team, and yeah, hopefully it's 3 points to give us some momentum going forward. Bravo, bravo! Este gol vale mucho. 3 puntos, lo necesitábamos. Brawo dla zespołu całego. Zdobywamy arcyważne punkty. Jakby nastąpiło przełamanie po tym słabszym okresie i tak jak wspomniałem w szatni, walczyliśmy o uśmiech dzisiaj, żeby jutro z uśmiechem przyjść na twarzy i wywalczyliśmy to dzisiaj. Very important. Muy importante. Tenemos que volver a ganar en nuestro campo. Y ahora nada, a descansar y a jugar contra el Legia. Kto dzisiaj wygra mecz? Jan Giekaj! Kto dzisiaj wygra mecz? Jan Giekaj! Brawo, brawo ci to. Brawo, pisz do góry wszyscy! Zawsze jesteśmy z tobą! Kto wygrał mecz? Ja. Kto dzisiaj wygrał mecz? Ja biegę! Kto dzisiaj wygrał mecz? Ja biegę! Tak masz bronić, chłopie! Także nasz kapselek podziała. Wygraliśmy pięknie. Kibicowałyśmy do samego końca. Brawo. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wiedziałem. No w końcu. Jest w końcu. Fajnie się dzisiaj pocieszyć. Fajne zwycięstwo, zasłużone. Fajna pierwsza połowa. Druga też momentami, czasami spokoju jeszcze brakło, ale wiadomo, że w takim momencie, w którym byliśmy, zwycięstwo no, jest najważniejsze. Dokładnie. I na zero z tyłu. Nie? I to na zero z tyłu. Cieszy. No, to bardzo cieszy. Dzięki. Fajny mecz był? Nic nie widziałam, ponieważ pracowałam, ale słuchać kibiców i wygrywamy. Pa, pa! Koło jest futsalu. Kolega z futsalu? Tak, Piasta. Okej, okay. Macie kontakty fajne. Tak, tak, no te Słowacji to musimy trzymać razem. Dostałem jakiś prezent i tutaj drugi prezent muszę zobaczyć, jeszcze nie płaciłem. Pero, gratulacje. Jeszcze urodzinowy, dziękuję. Cieszymy się, że do zero z tyłu. Dzięki.